teraz przed telewizorów zapraszamy wszystkich studentów. Będziemy rozmawiać o wyjazdach integracyjnych Integra, a ze mną w studiu są Justyna Nieborak, witam Cię bardzo serdecznie, oraz Marcin Szubiński. Dzień dobry. No właśnie, skąd się wziął pomysł na wyjazdy integracyjne? To znaczy, pomysł powstał już praktycznie 4 lata temu, około byliśmy jeszcze w samorządzie studenckim. I tam właśnie tutaj jako z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu właśnie był organizowany tylko wyjazd dla kandydatów na pierwszy rok, na przyszłych studentów. No i brakowało troszeczkę takiego wyjazdu dla starszych studentów. Zawsze wspominaliśmy z rozumieniem po prostu te wszystkie przygody, które działy się na tym obozie adaptacyjnym. No i czemu właśnie by nie tylko ograniczyć to do pierwszego roku, prawda? Tak. Tylko właśnie dla tych właśnie starszych, żeby powtórzyć te wszystkie przygody, te wszystkie akcje, które uskutecznialiśmy tam. A akcji z pewnością było bardzo wiele. No, jak to studenci. Było. Parę pomysłów się tam narobiło, nie? No i właśnie, a że po prostu byliśmy w samorządzie, no to kto jak nie my. No i właśnie pierwsza idea to był wyjazd dla jakby przyszłych studentów drugiego stopnia, tak żeby to ładnie podpiąć. No aczkolwiek ja wtedy byłem dopiero na trzecim roku, kandydatem na trzeci rok. I no, też chciał jechać. Też chciałem jechać, no tym bardziej, że koordynowałem ten wyjazd. Także tam tak wyszło, że 30 moich znajomych pojechało i to już nie był taki typowo właśnie tylko dla właśnie przyszłych studentów pierwszego roku drugiego stopnia, tylko taki ogólnostudencki. No i na początku był to wyjazd tam właśnie tylko, że typowo właśnie dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a potem to już bardziej się już ta nasza... Staliście się bardzo popularni w Poznaniu i okazało się, że wszyscy studenci mogą się jednoczyć i razem bawić. Tak. No z roku na rok praktycznie wieści... Potem był przyrodniczy uniwersytet, potem już jeszcze jakieś tam kolejne. Tak. Czyli gdzieś tam się fama rozchodziła. Studentów rośnie i pojawia się taka prawdziwa, solidarna społeczność wszystkich studentów z Poznania. A powiedzcie mi, gdzie już byliście podróżując? Byliśmy na Krymie. Ojej, wszędzie. Tak, to był mój ulubiony wyjazd, z tego względu, że fajnie się podróżowało pociągiem przez 2,5 dnia praktycznie. Byliśmy już w Chorwacji, na Wybrzeżu Dalmackim, byliśmy w Bułgarii, w Hiszpanii, we Francji, w Saint-Tropez, byliśmy na majówkę w zeszłym roku. No proszę, ładnie sobie zwiedzacie w takim razie. Tak, no, trochę jeździmy. Tak, znaczy, bo to rzekomo właśnie organizujemy wyjazdy dla studentów, ale prawda jest taka, że organizujemy je wyłącznie dla siebie, dla kadry, gdzie my byliśmy, myślimy tutaj z czasem po prostu, gdzie by pojechać. Jest kierunek taki i po prostu organizujemy ten wyjazd. No więc właśnie, ta grupa docelowa to oczywiście przede wszystkim studenci, to jest integracja, ale jeśli ktoś chce pojechać, a nie jest studentem, to czy też może się na taki wyjazd wybrać? To znaczy, może jak najbardziej, pod warunkiem, że dobrze się czuje w takim towarzystwie. Studenckim. No jedynym tutaj wymogiem jest pełnoletność tutaj, no nie chcemy brać odpowiedzialności za różne dziwne akcje i tyle chcemy być po prostu spokojni o to, ale tak poza tym to jeżeli naprawdę osoba po studiach dalej się dobrze czuje w takiej atmosferze bardzo, bardzo nieprzewidywalnej bym powiedział, to jak najbardziej. Mówisz o tej nieprzewidywalnej atmosferze, zastanawiam się, co się dzieje na takich wyjazdach, ale być może to nie jest odpowiednia godzina, żeby o tym mówić. Dlaczego wasze wyjazdy są tak bardzo fajne, tyle osób chce na nie co roku jeździć? Każdy poznaje nowe osoby i każda kolejna zachęca do przyjazdu, czyli w sumie nas jako integrowiczów już gdzieś tam jest. Na fanpage'u, na Facebooku mamy 3000, tak? No, 4,5 polubień. Prawie. Tak, 4,5, no. Także jest nas dużo, spotykamy się non-stop. To taka jakby jedna wielka rodzina się pomału robi. No bardzo duża rodzina, naprawdę w Poznaniu. Mówiliśmy o tym, gdzie byliście już, gdzie jedziecie w tym roku.
Czy są jeszcze miejsca? Czy można jeszcze do Was dołączyć? Znaczy są jeszcze miejsca, ale tylko właśnie dlatego, z tego powodu, że jeszcze nie zaczęliśmy zapisów. Tak, dlatego po prostu wiem, to jest miejsce. Jeden dzień, miejsc nie ma. Bardzo często tak naprawdę jest, aż to jest niemożliwe. No, tutaj jakby mamy tutaj duży kryzys w branży turystycznej. No, my jesteśmy tutaj typowym ewenementem tej sytuacji, gdzie często właśnie w pierwszym dniu już 80% miejsc właśnie już jest zajętych, potem ewentualnie jakieś roszady. No i nie ukrywamy, jesteśmy z tego naprawdę dumni, że umiemy na tyle atrakcyjną ofertę zbudować, która gwarantuje tyle atrakcji, że przyciąga tyle osób i są tak zdeterminowani, żeby pojechać właśnie z nami. Na przykład bardzo mnie na przykład zakrzepiło po prostu tutaj zdanie mojego kumpla, no byliśmy raz na wyjeździe. To już przyjaciel. Gdzie praktycznie tam jego znajomi pytali się o plany na jego przyszły rok i mówił, że tak, mam plany, jadę na wakacje z Integrą. Ale gdzie? Mówi, że jeszcze nie wie, nie ma oferty, on idzie z Integrą. On już wie, że ale taka prostu, jest prawda, że to często jest najważniejsze, nie gdzie się jedzie, ale z kim się jedzie. Tak, jaka panuje atmosfera na tych wakacjach, jacy ludzie są dookoła nas. Jednak w tych biurach podróży, które są, to z reguły są wyjazdy, powiedzmy te 50-osobowe, no ale są rodziny z dziećmi, są osoby starsze. Już nie ma jakby takiej właśnie integracji między nimi. Zdarza się 5 osób w naszym wieku, a tutaj wszyscy są w naszym wieku, bądź gdzieś tam te widełki w 5 plus lat, 5 minus. Powiedzcie mi, jakie atrakcje czekają na Was w tym roku podczas Integry? Mówimy tutaj o takim programie animacyjnym, tak? No to praktycznie każdy wyjazd jest, bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego wyjazdu też. Zaskakujecie sami siebie. Tak. Przeglądamy preferencje naszych uczestników, bo również przy zapisywaniu tam prosimy o tutaj jakby podanie swoje oczekiwania czy zainteresowania. I w tym momencie nawet czasami angażujemy niektórych uczestników do właśnie prowadzenia jakichś tam różnych ciekawych warsztatów. Karate, taniec towarzyski, aerobik. No, jakiś inny taniec, tak. Ostatnio czyli bogata oferta. Tak. I taniec na krześle raz. Tak, był nawet teraz taniec na krześle. Warsztaty krawieckie były takie bardziej stylizacji, tak. Warsztaty wizażu były. Tak. Jakaś tam szkółka pokerowa. Oprócz tego zapewniamy masażystów, tak, bądź masażystki, zależy kto gdzie na jaki wyjazd. Od preferencji. Powiedzcie mi, ile osób wybiera się na taki jeden wyjazd? Czy to jest kilkadziesiąt, kilkaset osób? Na jeden wyjazd jeździ od 80 do 150 osób i tak się mniej więcej w tych granicach chcemy trzymać. W zeszłym roku był organizowany jeden wyjazd na 250 osób, aczkolwiek w tym roku mamy silne postanowienie, że ograniczymy tutaj. Tak, bo wtedy nie czuć takiej integracji między ludźmi. Osób. I tutaj właśnie bardzo jesteśmy dumni z tego, że właśnie po wyjeździe jesteśmy naprawdę jaką jedną wielką rodziną i przez pierwsze miesiące to no tylko wracamy do tych wspomnień właśnie wyjazdowych i spotykamy się na przeróżnych afterach czy eventach powyjazdowych. A w momencie właśnie tego wyjazdu 250-osobowego to już tak, no niby... Dzielimy się na jakieś subkultury. Tak. Były tam jakieś tam podziały mniejsze, większe i tutaj spotykały się osoby na jakichś wyjazdach i były zaskoczone, że... Że ty byłeś na tym wyjeździe? Przecież ja cię w ogóle nie kojarzę. Tak. Już to jest za duża liczba osób, a jednak tutaj nastawiamy się na pełną integrację i właśnie dlatego będziemy ograniczać liczbę uczestników do 130 osób, dlatego no... miejsc już nie będziemy oferować. To znaczy nic straconego w tym, te wakacje robimy ile? Pięć wyjazdów. Tak, czyli każdy na pewno będzie mógł wyjechać, jeśli będzie. Pod warunkiem, jeśli w kwietniu lub w maju się zapisze, to na pewno będzie miał zagwarantowane miejsce na naszym wyjeździe. A czy zdarzyło się tak, że ktoś podczas tego wyjazdu się na przykład alienował? Czy nie? Czy jeżeli faktycznie się w 100% integrują? To znaczy, wiadomo, że tworzą się jakieś tam większe bądź mniejsze grupy, gdzieś tam staramy się przy właśnie jakichś imprezach takich wieczornych czy w ciągu dnia, gdzie wystawiamy głośnik na plażę i wszyscy tańczymy, no to staramy się gdzieś tam zintegrować tych ludzi. Myślę, że nie zdarzyła się taka osoba. Aczkolwiek jeżeli pewnie gdzieś się zdarzy, to zawsze staramy jakoś tam
nakręcić tą osobę. Ja przypominam sobie taką sytuację, właśnie dziewczyna wyciągnęła książkę w autokarze, no ale tutaj jeden z kadrowiczów bardzo szybko wybił jej ten co był pomysł z głowy. Książka na wyjazdzie integracyjnym? Nie tutaj. Nie, to była pierwsza jest nie taka sytuacja i potem ta osoba już świetnie się bawiła. A jakie macie sposoby na tą integrację studentów? To znaczy, no... Gry, zabawy, konkursy, co się dzieje? To znaczy mamy swoją własną wersję gry, taką dużą planszę i ludzie są pionkami. No taki alkochińczyk, tylko że zamiast pionków używamy tak, tutaj... Tak, i nazwaliśmy to alkointegrą. Ludzi, którzy po prostu chodzą po tej planszy. I oni wykonują zadania, na które akurat trafili. No, a to są zadania no, na tyle kreatywne, że czasem wymagają większej interakcji czy z innymi uczestnikami tej zabawy, czy z wszystkimi widzami, bo nie ukrywam, że przy tej grze nie bierze udział tylko tam 7-8 osób, które jest na planszy, tylko no, zawsze 60 osób około ogląda te zmagania. Dlatego to też fajnie integruje tą wiarę. Oprócz tego robimy takiego city game'a, czyli dzielimy te 120 osób na grupy, i oni chodzą od stacji do stacji i też wykonują różne wymyślane przez nas zadania, które też są dosyć kreatywne. No czyli na pewno nie ma czasu na nudę podczas wyjazdów integracyjnych. No myślimy, że no nie. My na pewno się nie nudzimy z naszymi uczestnikami. Ten kolejny kierunek w tym roku to? Zaczynamy w lipcu od Rzymu. Jeszcze nigdy tam typowo nie byliśmy jako właśnie jako Integra i znaliśmy taki bardzo fajny ośrodek tuż pod Rzymem. Zaproponował naprawdę jak na lipiec, gdzie jest trzy sezony, naprawdę bardzo fajnie ceny, dlatego mogliśmy to zmieścić to w bardzo atrakcyjnej cenie właśnie dla uczestników. No i mamy nadzieję, że tam właśnie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu w tym roku. Dobrze, przepięknie. A powiedzcie mi jeszcze, w jaki sposób można się zapisać na ten wyjazd integracyjny? Co należy zrobić? To znaczy, no, główną i praktycznie jedynym sposobem jest wejście na naszą stronę www.integra-wyjazdy.pl. Tam też są rozpisane wszystkie informacje dotyczące zarówno nas, jak i na nadchodzących wyjazdów. Tak, jeszcze zakładki są właśnie odpowiednie do każdego wyjazdu i potem jest również zakładka zapisy. Tak. W tej chwili tylko jest oferta wyjazdu majówkowego, tego najbliższego nam, aczkolwiek już w ciągu paru dni powinna być gotowa zupełnie nowa strona z zupełnie nowym designem i z rozpisaną całą ofertą wakacyjną. To już podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, dlaczego warto zdecydować się na wyjazd integracyjny? To znaczy, no ciężko to tak powiedzieć do końca. Myślimy, że to trzeba przeżyć, a nie po prostu tutaj mówić. Dopiero tak naprawdę się uczestnik przekona, jak tam jest, jak pojedzie. Bo to, że on słyszy, że było fajnie, to nie do końca. To nie przekonujące, bo w reklamach jakichś tam komercyjnych podróży tak samo mówią, nie? A jednak to u nas no, praktycznie co drugi uczestnik powraca na kolejny wyjazd z nami, co praktycznie jakby w wynikach innych biur podróży czy innych wyjazdów jest zupełnie nieosiągalny. Ja myślę, że sposób, w jaki wy opowiadacie o tych wyjazdach integracyjnych, już wiele nam mówi. Oczywiście uśmiech, który nie znika z waszej twarzy. Wobec tego bardzo serdecznie wszystkich studentów i nie tylko zapraszamy na wyjazdy integracyjne Integra. Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy. A państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę. Do zobaczenia.